Witajcie moi mili, jak widzicie jestem pod szpitalem. Panują tu kompletne pustki, w szpitalu jest zaostrzony naprawdę rygor. Uniemożliwili mi nagranie mojego wejścia do szpitala, poprosili, bym tego nie robił. Chodzi o RODO, tylko i wyłącznie tym się zasłonili. Jeśli chodzi o parking, oczywiście sami zobaczcie, pustki. Po prostu nie ma dużo osób odwiedzających, a więc jest sporo miejsca parkingowego. Paniki ogólnie w szpitalu nie ma. Ja oczywiście pozdrawiam bardzo mocno Fris, który stwierdził, że jego bliskich zaraża. No nie wiem jak to zrobię kolego, jak ty jesteś w Polsce, a ja w Holandii. No ale cóż, pomijamy ten fakt. Moi mili, najważniejsza rzecz, czekam na raport. A więc za chwilę wam przekażę ten raport, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Stan zarażenia w każdym razie w szpitalu na samo wejście sprawdzają, czy człowiek ma gorączkę, obserwują, czy nie kaszlesz. Chwila rozmowy, następnie dopiero później do laboratorium się wchodzi. Byłem w szpitalu z dwóch powodów i obydwa powody to badanie krwi. Jedno to, o którym miałem zalecone już bardzo dawno, a nie ukrywam, że na wszelki wypadek została mi krewka zrzucona na testy, a to już pomijam ten fakt, jak to się stało, ale najzwyczajniej w świecie chcę być bezpieczny, a więc za chwilę moi mili, słyszymy się, za chwilę wam przekażę ten magiczny raport. Jedyne co mogę powiedzieć, w sklepach już większość braków uzupełniona. Dodatkowo oczywiście, jakby nie było, po tym jak uzupełnili już te braki w sklepach, wyprzedaż tych produktów jest o wiele mniejsza, aczkolwiek wina jest znana, dlaczego są pustki. Mianowicie centra dystrybucyjne takich korporacji, sklepów ogromnych jak Albert Heijn, Jumbo, Deka, Dirk van Dijk, Coop, wręcz proszą o pracowników, mają bardzo mało pracowników, a jest bardzo wzmożony popyt na produkty, w związku z czym no jest o wiele, wiele więcej rzeczy do załadowania. Ja wam tylko mogę powiedzieć, że na przykład Albert Heijn Distribution Center Zandam wręcz prosi o pracowników i zmiany nawet zostały wydłużone. Jest to potwierdzona informacja, więc potrzeba pracowników do pracy. Jeśli tych pracowników będzie więcej w pracy, najzwyczajniej w świecie ta dystrybucja będzie szybsza. Również tutaj firma Adeko wystosowała pismo do swoich pracowników, by pracownicy najzwyczajniej w świecie dbali o odległości między sobą podczas pracy. Powiem wam tylko, że na takich magazynach w większości jeździ się wózkami i ładuje się produkty no spółek magazynowych, tak? Tak wygląda dystrybucja. Następnie jest to zrzucane na środek, jak się mówi, placyku, skąd do tirów jest to pakowane. Jest to tak pakowane w pośpiechu, że to jest bania mała. A więc najzwyczajniej w świecie produktów mamy mnóstwo na magazynach, tylko jest problem z załadowaniem tego. Nie ma odpowiedniej ilości osób. W związku z czym mogę wam również podpowiedzieć, że Polacy przebywający w Holandii, jeśli szukacie zmiany pracy i zarobku o wiele lepszego, już możecie się porozglądać za centrami dystrybucji, prawda? Za pracą magazynową, a z tego sektora inszego typu, nie wiem, magazyny ciuchów i tak dalej, możecie zejść. Blackman zwalnia 1000 osób. Ta informacja dzisiaj do mnie dotarła, jest to też oficjalna informacja. Zajmuje się ta firma, jak to powiedzieć, dostawą ciuchów. Zbytu na ciuchy nie ma, chyba że odzież ochronna, to oczywiście. A jak widzicie u nas cisza, spokój. Na wczoraj to było 2051 osób, ale zobaczymy ile jest dzisiaj. A więc pozdrawiam was bardzo gorąco i za chwilę się słyszymy z raportem. Okej, moi mili, więc sprawa wygląda tak, że wedle doniesień odnośnie tutaj koronawirusa mamy 18 pacjentów od wczoraj zmarło, 409 nowych pacjentów doszło, co daje nam w sumie 2460 osób pozytywnie zarażonych. Oczywiście wśród nich jest 594 osoby pracujące w służbie zdrowia. A więc tutaj
Nie ma radości, bo to jest bez mała 25%, ale co poradzić? W żaden sposób w Holandii nie panikujemy. Są wprowadzone jakieś środki restrykcyjne, a więc najzwyczajniej w świecie za chwilę Wam pokażę. Sami zobaczycie, jak na przykład większe obiekty w Amsterdamie są pozamykane. Właśnie się tam wybieram. Zobaczymy, czy dorwę się do mojego sklepu. Chciałbym, żeby był otwarty. Tak to wygląda. 2460 osób zarażonych na dzień dzisiejszy. Od wczoraj ich doszło 409 i od wczoraj zmarło 18 pacjentów, prawda? Pacjentów hospitalizowanych było 486, jeśli oczywiście to kogoś interesuje. I oczywiście 76 osób od początku koronawirusa w Holandii zmarło. Tak to wygląda, moi mili. Nie panikujemy. Kolejna dawka informacji już jutro. A oczywiście być może, nie jestem tego pewien, dziś będzie live. A teraz zobaczcie, jak wygląda w Amsterdamie. Witajcie, moi mili. A tak właśnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Amsterdam Lockout albo Tourist Information na Nordzie. Zostało zamknięte. Tak jak widzicie, informacja na drzwiach. Sklep zamknięty. Jakby popatrzył tak dookoła, nawet widzimy płynący prom, na którym około godziny 14 zawsze było pełno. A niestety tych ludzi troszeczkę mniej podróżuje, ale strefy paniki nie ma. Przed Wami Muzeum AI, czyli Muzeum Filmu. I to muzeum też zostało zamknięte. Jak i zostało zamknięte This is Holland, też zostało zamknięte ze względu na koronawirusa. Także jak widzicie, w Holandii nie tylko pozamykali restauracje, puby czy inne jakieś z jedzonkiem obiekty, ale również pozamykali tam, gdzie najwięcej ludzi się zbierało. Mogę Wam tylko powiedzieć, że zaczyna to tutaj tak smutno wyglądać, ale tak jak już mówiłem wcześniej, paniki nie ma.